Witam gorąco wszystkich, ja jestem Larry i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Second Challenge Carpathian Countryside. No to już ostatnie dzisiaj zadanie na dzisiaj, które wykonuję. No troszeczkę poogarniałem rzeczy, także łąki zostały nawiezione, kontrakty tam porealizowane, sprzęt poukładany, pomyty, także jeszcze mi zostało tylko przewieźć właśnie to. Jeszcze muszę zerknąć, ile tu zostało tego obornika tutaj w sumie, bo tam troszeczkę wywiozłem do gazowni, a tu zostało 65 tysięcy. No to ładnie, trzeba będzie jeszcze trochę pokursować, ale to zostawię na jutrzejszy dzień. Tam to niech troszeczkę przerobi ten materiał, który tam dzisiaj dostarczyłem. Tam przywiozłem tam gnojówkę, no i obornik, także trochę tam rzeczy ma do przerobienia. Jutro znowu będzie kolejny transport. Zwierzęta zostały nakarmione. Udało mi się również zrobić własny TMR. Jedyny mankament, co mnie tam martwi, to to, że ta pojemność tam nie jest adekwatna do kostek, które narobiłem. Nie pomyślałem w tym kierunku. Przyczepa, która robi mi miks, nie pomieści dwóch kostek kiszonki i siana razem. I tak wrzucam kiszonkę pierwsza, kostkę siana, no i zostaje z kostki mi chyba 2000 litrów. No tak czy inaczej jest to pobierana ta kostka jako siano zwykłe, nie miks. Także jest spoko, nie jest źle. No, to już mam ogarnięte. Świnki też ponakarmiane, także trochę się najeździłem z tym, żeby im dostarczyć to jedzenie. Na razie jeszcze nie mam czym miksować, żeby zrobić świnkom jedzenie, bo nie mam wszystkich składników. A to nie tutaj. No, gdzie to jest? O, tu muszę wysiąść. No, także większość rzeczy są ogarnięte. Na spokojnie do jutra wystarczą. Co jeszcze? Zobaczymy, czy coś tam doszło z promocji, ale wątpię. Tam ostatnio kiepsko jest. No, tak jak mówiłem, nic się nie zmieniło. A jeśli chodzi o kontrakty, to tak jak mówiłem, na razie się za to nie biorę. Własne o górę to muszę ogarnąć. No i ja jeszcze się zastanawiam. Buraki. Aha. Jutro trzeba będzie kupić już pole z burakami. Bo pojutrze będą do robienia. No i tutaj kury ok, owce ok. Tutaj świnki też w porządku, tu też. Krówki, no w miarę zobaczymy, ile będą jeść. No i tutaj świnki również w porządku, także jest ok na razie. Dobra, no to lecimy na następny dzień. Coś tutaj, jakieś wiadomości przyszły? Nic. Mamy wrzesień. W końcu. Dobra, pierwsza rzecz. Co my tu mamy? Jakiś wóz znowu. Nie, nie będę się w to bawił. Jakby był większy, to mógłbym pomyśleć, ale taki mały to tutaj na to mi się nie przyda. Ciekawe, co się dzieje, że nie ma za bardzo do wyboru rzeczy. Co mamy? Orkę. Czy mi się opłaca tam wrzucać orkę? Nie opłaca mi się wrzucać, żeby robić orkę. Ale tutaj to prasowanie bel jest ciekawe. I owiń. Następnie sprasuj ją za pomocą pracy i ją ja muszę robić belę na kiszonkę. No to to możemy zrobić na kiszonkę ewentualnie. Dobra, kasa z tego jest. No. A z tego jeszcze się opłaca. Dobra, teraz muszę sprawdzić, jak wyglądają zwierzęta po tej jednej nocce. No, owcom by trzeba było tam przywieźć.
Znowu, że było na ten. Tutaj świnki wystarczy. Świnkom tutaj wystarczy na spokojnie. Krówki. Tu jest 15, tu jest 30. No to tu trzeba będzie dowieść. Zrobić te MR, to zaraz wam pokażę, jak to wszystko tu wypada. Tu świnki mają w porządku. No i tu trzeba będzie gnojówę wywieźć. Myślę. Jeszcze zobaczę, jak wygląda sprawa. Tutaj gnojowa, obornik przerabia to. No to przewieziemy tam gnojówę do tego. Tutaj chleb się robi. Mąka się robi. To tu jest wszystko w porządku. Ubrania, kawa się robi. No i tutaj będzie do przewiezienia znowu. Dobra, najpierw zrobimy z TMR-em. To będzie podstawowe teraz. Pierwsza rzecz. Muszę znaleźć tak. Kejsik. U mnie tutaj kejsik operuje przy tym. Bardzo fajny traktorek. No i tutaj musiałem kupić sobie widły do tego, do kostek, bo okrągłe i do okrągłych mam, a właśnie do kostek nie miałem, a wolę na razie takie kostka siano, to nie, najpierw bela kiszonka jedna. I kostka siano jedna, ok. No i widelkami sobie mogę nabrać to i to, także tu nie ma z tym problemu. To sobie nakładam na kiszonkę. Kiszonkę sobie biorę. Teraz to muszę otworzyć. No. Nie chce się otworzyć. To otworzymy to w tym. Albo jak podniosę. Jak to się otwierało. Dlatego, że jest ten siano na górze, to nie chce się otworzyć. Siano do pojazdu, kucnij się, że pojazd, ale nie ma, otwórz. Dobra. Zobaczymy za chwilę. Okej. O, teraz się otworzyło właśnie. Dlatego, że było nabite. Dobra, miksa włączymy. No i tak, widzicie, jedna kostka z kiszonką się zrobiła, no a tu zostało jakieś pewnie 2000. Pojemność tego miksera jest 11, coś tam, także nie wzięło całej. Ja teraz muszę tam podjechać do tej większej obory z krowami, bo to tam brakuje jedzenia. No i sianko będzie, znaczy ta kosteczka też zniknie, weźmie tą kostkę, ale jako sianko. No i teraz jeszcze muszę sprawdzić jedną rzecz u krówek. O, już znikło, to za chwilę ten wsypiemy. Teraz jeszcze miałem sprawdzić. Tak, mleko 22 tysiące i tu jest 10 tysięcy, 30 tysięcy. Dobra, trzeba będzie mleko też wywieźć. Czyli trzeba będzie kupić mleczarnię. Mleko przerobimy sobie. A, i pożyczkę przydałoby się spłacić. Bo już jest kwota odpowiednia.
Także można już całe spłacić, pieniążki wpadły, tam się posprzedawały rzeczy. 230 zostało na plusie. A jeszcze czas miałem trochę przyspieszyć. Damy na 15. Dobra. No, to to mamy ogarnięte. Jeszcze jak sprawa ze słomą wygląda. Słomy widzę, jest też dość. Dobra. To my będziemy szaleć. No i właśnie, słoma. Bo nad słomą się zastanawiałem pod tym kątem, żeby ją skostkować również. Ale później sobie pomyślałem, że będę potrzebował kiszonkę i siano, więc nie wiem, czy później nie włączy mi się ten limit bel. Więc dlatego słomę postanowiłem zebrać normalnie i wrzucić ją do silosu. Luzem. Później będę sobie tylko przyczepą jeździł i dowoził słomę. No. Bo nie chcę ryzykować później się zablokowania z limitem Bela. Gdyby tego nie było, to bym skostkował. A tak to. Zaraz zdejmę ten traktor. O, jest. Także tak mi wyszło. Tak postanowiłem z tym z tą słomą. Dobra, ja muszę wziąć, mi się wydaje. Zastanawiam tutaj, jeśli sumę będę dowoził, to tutaj nie będę potrzebował tego JCB. Ja sobie JCB prześlę, to wyślę go do biogazowni, ale zanim tam do biogazowni podjedzie, to zrobię tak, że właśnie to zrobić. Ja go jeszcze wyślę na chwilę do, na tą drugą farmę. A dlaczego? O to chodzi, że tam owieczkom dorzucił i dorzucę tam jedzenie, tą trawę czy siano, co tam mam? Siano. Wyrzucę to tam, a później pojadę, sprzedam to. Sprzedać albo zostawić to. Nie, zostawię tu na tej farmie, niech będzie. A muszę łyżkę kupić do tego. I będę musiał już zacząć też przeładowywać tą kiszonkę, co tam jest. Tak. Tak to zrobię. Tak to uczynię. Bo tutaj jak tak czy inaczej tutaj będę musiał karmić owce, więc będę potrzebował tu jakiegoś urządzenia, żeby to podnieść te bele tutaj, które są z sianem. Więc tutaj zostawimy sobie to. Tylko się zastanawiam, czy tu mam jeszcze kostki, czy same okrągłe. Nie, są też kostki. O, to niedobrze. No nic, na razie będę... Aha, tutaj jeszcze mam to. Okej. No to nic, tu mamy siano, kostkę to nie, bele, siano. Damy 3. To będę mógł teraz spokojnie wziąć. Dobra, to tu mam w takim układzie. O, co się stało? Inny rozmiar? Nie, ten sam. To tu będę musiał jednak przeżyć tym teleskopowym, obsługiwać to. Dobra. No. No i to sobie później będzie. Chociaż w sumie to jeszcze rzucę to. Jeszcze 3. Niech będzie na jakiś czas, nie trzeba będzie przyjeżdżać.
zaoszczędzi mi total czasu. Będzie sobie to powoli pobierać. Bela na 3. No i będzie spokój już na jakiś czas. Tutaj owce dużo tak nie, za bardzo nie jedzą, więc będzie jakiś tam spiny z tego względu. No i spokojnie, dobra. Także to urządzenie sobie tutaj zostawię. A kolega sobie już pojedzie spokojnie do tego. O. Więc go muszę szybko wysłać. Wyjechać z nim na ten. Na ulicę i sobie pojedzie spokojnie. Dobra, ja teraz muszę zlokalizować mleczarnię, w którym miejscu jest. Ej, to nie to. Dobra, spokojnie, niech jedzie. Aha, najpierw po łyżkę. To tutaj. No i co? Nie może dotrzeć do celu, bo... O co zaś chodzi? W czym problem jest? Dobra. Na pewno i tak będzie jeszcze na bank jakiś problem z tym. A ja muszę tak... ciężarówkę. Jest. Podpiąć cysternę. Zatankować mleko. Cysternę mamy tutaj. Ja widzę, że ciężarówka już też murysana. Też przydałoby się umyć. Dobra, to teraz muszę znaleźć miejsce, w którym jest mleko, ale to mi się wydaje, że będzie gdzieś tutaj. Z tego co kojarzę, to były chyba dwa z mleka. Jest jedno i tam powinno być drugie. Dobra, co my tu mamy? Znowu do tego, do bawełny. Trzecia, no, jak nie czwarta. Dobra, tu było 23 i tutaj powinna być dziesiątka jeszcze. Z drugiej strony. Zaraz, niech sprawdzę. Tu jest 10, to wzięło. Gdzie jest to drugie? Się okazało, że tu w tym tylko jedno jest. Mleko. 1 i 2 pisze. Dwa pobory są. Nie wiem, która jest która. A raz sprawdzimy. Muszę jednak włączyć sobie tą pomoc, bo to bez tego to kiepsko tutaj. Tam chyba naładowało już. A z tego? Czemu się nie chce załadować? 10 tysięcy. Ciekawe.
Tu jest woda, tu nie. Tu są świnki. To też nie. No tutaj musi być, no. Nie ma nigdzie innego miejsca, jak tylko tu. Więc stąd w jakiś sposób powinno. Nie wiem. Skąd wyciągnąć te 10 tysięcy jeszcze? Spróbuję jeszcze w ten sposób podjechać, może to coś da. No jest takie właśnie kombinowanie. Zawsze musi być coś. Z czym trzeba będzie się zmagać. No nic mi to nie pokazuje. Zaraz zobaczymy, jaka będzie informacja tutaj. Mleko jest 0, ok. A tu mleko jest 10 tysięcy. To jest 1, a to jest 2. Więc z tego powinno pobrać. Jest. Dobra, działa. No i co, teraz by wypadało jechać znaleźć na czarne. Klapy zamykamy. To trzeba by było. Muszę wziąć. Wejść w mapę w takim układzie. Gdzie to będzie? Mliko, mliko, mliko. Tutaj? Super. Cieszę się. Czyli stąd, tu, prosto. A, koło młyna. To nie jest źle. Dobra. Myślę, że powinien sobie dać radę. Jak nie, to trzeba będzie najwyżej go wspomóc. Bo ja już muszę jechać. Dobra, tego skrzyżowania niech pojedzie. Ja muszę lecieć. Tak, tego wysłać do tego. Żeby to przesypał. No i widziałem, że tam już kołowa ładowarka już przyjechała pod ten, pod sklep, to też by trzeba było to ogarnąć. Kupić tą myszkę i wysłać ją do biogazowni. A, jeszcze dzisiaj miałem kupić to pole tam. Wow, się rozpędził. Ale to pod koniec dnia, myślę. Bo jeszcze będę potrzebował pieniędzy. Dobra, kołowa ładwarka jest. Teraz wypadałoby łyżkę kupić odpowiednio do niej. Dobra. Wejdźmy sobie tu. Łyżki. Narzędzia do ładowarki kołowej. I teraz tak. Tu jest 8000 litrów. Chwytak do drewna to nie. Tu są Volvo, to z Volvo mi to nie będzie pasować do JCB. Tu jest do Case'a, to też nie będzie pasować. No to wychodzi na to, że trzeba będzie łyżka. To jest 4000, to nie. To jest 3,5, czyli do tego 8000 to jest chyba najbardziej rozsądniejsze, żeby to kupić. Dobra. No, sporych rozmiarów to nawet jest, powiem szczerze. Dobra. Ciekawe, czy uda mi się przejechać z tą łyżką. Spróbujemy. Ja muszę już pewnie się udać tam. Gdzie jest ten? Aha, ten dopiero jeszcze jedzie. Dobra. To w takim razie ty jedziesz tu. A, to się składa jeszcze. O, okej.
nie może dojechać do celu. No to tu. Dobra. To jest ogarnięte. Teraz abortów miałem też jeszcze przewieźć. Dobra. To muszę tego wysłać. Może mi się przydało coś jeszcze ponaprawiać, tu widzę. Ale to chyba chodzi o tą przyczepę z tyłu. No ona będzie miała takie zaniżone parametry. To tutaj zaraz to ogarniemy. Nie, to jest, tu jest. No, tak jak mówiłem, ta przyczepa tylko tam dużo nie kosztuje, to ją naprawię od razu. A, dobra. Właśnie muszę jeszcze sprawdzić, jak tu sprawa wygląda. Nic tu się nie dodało. Dobra. I tak, ten już może jechać. Dobra. A ja do ciężarówki. Dobra, w którym miejscu jesteśmy? Niech się ogarnie. Aha, już jest na tej prostej, dobra. Nawet spoko mi poszło. Żadnych problemów. Nie było tak źle. Dobra. Teraz tak. To zrobimy taki patent, że najpierw sprzedamy mleko, a później kupimy na czarnie. Teraz muszę jakoś tutaj ogarnąć ten wjazd. Mam nadzieję, że to jest przelotowe. Widzę, że tak. Tylko żebym się tu zmieścił z tą ciężarówką. Z przyczepą raczej. Okej. Dobra. Czyli sprzedajemy mleko. Obniży cenę zakupu mleczarni. 115. I... No i mamy mleczko. Bardzo mnie cieszy. Co będziemy robić? Z mleka, ser żółty i masło? Na razie wstrzymajcie się. Z produkcją muszę sprawdzić, co jest bardziej opłacalne na razie. A później będzie więcej mleka, to będziemy wszystko robić. Masło czy ser jest bardziej w cenie? 2900. No ser. Bezapelacyjnie. Dobra, czyli ser ruszamy. Niech robią bez mleka ser. Niech działają. Dobra. Teraz stąd wyjechać. Nie wiem, czy tu w lewo, czy w prawo. Chyba raczej w tą pojedziemy. Dobra. Udało się. Teraz muszę wziąć kolegę, wysłać. Niech wraca na bazę, a ja się muszę zacząć kosić łąkę tą z kontraktu. Dobra. No tam już widziałem. To już skończone jest. Ten któryś dotarł do celu już. No, jest tutaj. Fajnie. No to ja sobie go wezmę, on pojedzie już. Załaduję obornik, pojedzie sobie na biogazownię. No i tak mija dzień. No, ja się wezmę za koszulę łąki teraz. Także pokoszę łąkę, chyba że coś jeszcze z kontraktów dojdzie, z nawożenia, to porobię. Zobaczymy. Także z wami się już z tego miejsca pożegnam. Zobaczymy się pod koniec dnia. W następnym odcinku. Zobaczymy, czy coś ciekawego się wydarzy w międzyczasie. Także dzięki za uwagę, dzięki, że jesteście. Pozdrawiam gorąco. No i widzimy się w kolejnym odcinku.